Witam wszystkich z Zatoki Zabłockich. Przed nami jezioro Ostrowieckie. A ja chciałem dzisiaj wam opowiedzieć trochę o silnikach Haswing, o których w ogóle bardzo dużo kręcę filmików, natomiast nic na ten temat nie mówię, co jest wielkim błędem, ponieważ są to wspaniałe silniki dla kogoś, kto lubi majsterkować i robić sobie różne napędy. W tej chwili pokazuję wam tratwę, którą zbudował właściciel ośrodka i do której jako napęd zastosowaliśmy właśnie dwa silniki Haswing 2HP. 2HP, czyli tam niby odpowiednik dwóch koni mechanicznych, w rzeczywistości jest to silnik o mocy 1200 W, jak ktoś chce, niech sobie przeliczy, ile to jest koni. I takie silniki tutaj są zamontowane dwa na tej tratwie, przy czym rumple są odłączone i jak widać na takim tutaj fajnym kokpicie, kręcąc lewym rumplem, uruchamiamy lewy silnik i tratwa płynie w prawo i odwrotnie. Kiedyś takie rozwiązanie miałem na swoim housebocie, który na jednym z filmów się przewija pod tytułem Haswing 4HP Real Speed czy coś w tym rodzaju. Teraz tutaj na tej łódce, na tuptupie mamy zamontowany 5HP, który aktualnie jest ściągnięty i leży sobie w kabince, a poprzednio mieliśmy 4HP, czyli odpowiednich 4 koni. On miał 1800 W, natomiast Haswing 5HP ma 2450 W. No i ciągnie tą krówkę trzytonową z prędkością około 7,5 km na godzinę. Może nie za szybko, ale za darmo, bo jak tutaj już pewnie zauważyliście, na dachu jest panel 200-watowy, który ładuje akumulatory, które z kolei napędzają ten silnik. Mniejszy panel jest do ładowania dwóch akumulatorów, które odpalają diesla. Odpalają diesla, a przy okazji zasilają gniazdo zapalniczki, które jest pod kołem sterowym. I co tam jeszcze zasilają? I zasilają lodóweczkę, taką małą turystyczną. Jak zapewne też zauważyliście, obok stoi skuter chiński. Chiński skuter marki Ruder, który wozi mi dupę. A w tej chwili się ładuje całkowicie za darmo. Tutaj nawet słychać, jak szumi zasilacz. Zasilacz szumi. Tu jest miejsce po oryginalnym chińskim akumulatorze. Aktualnie akumulator jest w podłodze, schowany i robiony był na zamówienie, ma 17,5 Ah. Wystarcza mi na przejechanie jakichś 47 km, ja ważę 110 kg, do tego skuter waży 65 kg plus akumulator, czyli jakieś 75 kg, czyli jak łatwo policzyć, razem jest to prawie 200 kg i to przejeżdża, tak jak mówię, 47 kg. 47 km oczywiście. No, 47 kg to powinna ważyć laska, która siedziałaby tutaj, o, ładnie z tyłu na tym szydełku, które też przerobiłem. Przerobiłem je po to, żeby tu zakładać sakwy skórzane po bokach. O, woda jedzie. Bach. Sakwy są chwilowo zdjęte. Do nich dorobiłem sobie takie tutaj blaszki, żeby nie obcierały się o błotnik. Błotnik, jak widać, też wielokrotnie łatany, ponieważ nie jest to sprzęt na polskie dziurawe, polne drogi. Absolutnie się nie nadaje. Po pierwszych już kilometrach błotniki już były pęknięte. Ten przedni oczywiście też już jest wzmocniony blaszkami. Blaszkami. No i tak to niestety wygląda. Poza tym trzeci rok już nim jeżdżę i sprawuje się znakomicie. W tej chwili już jeździ całkowicie za darmo, bo przez 3 miesiące akumulator się za 1400 zł się zwrócił całkowicie, a w tej chwili będzie już na siebie zarabiać, bo samochód w tym czasie stoi. Samochód, który zużywałby 6 litrów powiedzmy oleju napędowego. Także my tutaj akurat o tą planetę dbamy. Naprawdę, jak widać, planeta jest bardzo ładna. Ośrodek za nami też jest bardzo ładny. Ośrodek się rozbudował, dostał nowy pomost. Tam poza tym dostał keję, na której stoją łódki. Ale o tym jeszcze kiedyś wam opowiem. Na dzisiaj będę kończył, bo się muszę brać za robotę. Bo trzeba naprawić jeden z rumpli,
który się zepsuł. Rumpel się zepsuł, nie wiadomo co też tam się w nim stało, w tym prawym. I raz działa, i raz nie działa. Opowiem o tym następnym razem. Do usłyszenia.